dzisiejszych wieściach z ratusza, powiemy o zaginionych spodniach Pasiacha Więźniarskiego, pokażemy nową ekspozycję w Centrum Żydowskim i Café Bergson, będziemy towarzyszyć z kamerą zmaganiom strażackich zastępów, zaprosimy na rajd rowerowy i Małopolski Festiwal Smaku. Oświęcim obiegła informacja o zaginionych spodniach Pasiacha Więźniarskiego z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, które w 2007 roku otrzymał ówczesny prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek. Był to szczególny dar od nadburmistrza miasta Schonebeck dla planowanego przez Janusza Marszałka Kopca Pamięci i Pojednania. O zwrot wypożyczonych spodni zwrócił się niedawno do Urzędu Miasta obecny nadburmistrz miasta Schonebeck. Od razu sprawdzono, co stało się z otrzymanym przez pana Janusza Marszałka darem miasta Schonebeck. Wiadomo już, że historyczny eksponat nie znajdował i nie znajduje się ani w Urzędzie Miasta, czy jednostkach mu podległych, ani w Muzeum Auschwitz-Birkenau. O tym fakcie Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, poinformował radnych na majowej sesji. Obecny na tym posiedzeniu pan Janusz Marszałek nie poprosił o udzielenie mu głosu i nie złożył żadnych wyjaśnień. Dar miasta Schonebeck jest dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury. Jego zniknięcie nastąpiło w czasie kadencji ówczesnego prezydenta pana Janusza Marszałka. Dlatego do prokuratury rejonowej w Oświęcimiu złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przedwojenny dom Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, został wyremontowany. Dzisiejsze Café Bergson to zarówno kawiarnia, jak i miejsce wystaw artystycznych. Jest to wyjątkowe miejsce stworzone w wyjątkowym historycznym budynku, w domu, gdzie przed II wojną światową, a także na krótko po wojnie mieszkała rodzina Klugerów. Ostatnim żydowskim mieszkańcą Oświęcimia był Szymon Kluger, który po powrocie do Oświęcimia, praktycznie do swojej śmierci mieszkał w tym budynku. On został przekształcony w kawiarnię, ale mamy tutaj także miejsce do wystaw czasowych, miejsce spotkań, także chcemy, żeby to było takie miejsce integrujące lokalną społeczność z dobrą kawą, z produktami naturalnymi, ekologicznymi, wegetariańskimi. Także mamy nadzieję, że mieszkańcom Oświęcimia to miejsce się spodoba. Zmieniła się również ekspozycja w Centrum Żydowskim. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców, ale też osoby, które są zainteresowane historią Oświęcimia, nie tylko historią żydowską, do odwiedzenia Muzeum Żydowskiego i synagogi. Jesteśmy czynni przez cały tydzień, oprócz soboty. Mieszkańcy Oświęcimia mają wstęp bezpłatny. Przyglądamy się naszą kamerą zmaganiom zastępów Państwowych Straży Pożarnych i szkoły aspirantów PSP w Krakowie podczas wojewódzkich zawodów. Wzięło w nich udział 200 strażaków z całej Polski. Po raz trzeci z rzędu zawody są organizowane w jednostce pożarniczej w Oświęcimiu. Myślę, że przebiegną sprawnie. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym mamy dwie konkurencje, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej oraz pożarniczy tor przeszkód 100 metrów. To jeden z elementów naszego szkolenia i bieżącej działalności. Dla mnie to już nie pierwsze zawody, także ja już mogę powiedzieć, że na większym spokoju startuję, ale zawsze przed startem jest zawsze lekki stresik. Jak zawsze jest kilku dobrych reprezentantów województwa małopolskiego, którzy między innymi występują w kadrze Polski na zawodach międzynarodowych, więc myślę, że wyniki, które tutaj osiągają po niektórzy poszczególni zawodnicy, są zasługujące na uznanie. Jest grupa, która się bardziej liczy w tych zawodach, grupa, która mniej, natomiast generalnie też są niespodzianki. Właśnie, że nie. Niestety pomyłka na trzecim piętrze. A zdarzają się takie rzeczy. I na czym ta pomyłka polega? Po prostu jakiś brak takiej koncentracji do końca. Złe przejęcie drabiny w momencie wyrzutu i wszystko tak niestety się pochrzaniło na samym końcu. Cenne sekundy. A każdy strażak to potrafi? No każdy powinien, ale no nie każdy tak dobrze. Myślę, że każdy by to przeszedł, a zależy w jakim czasie. Co było najtrudniejsze dzisiaj? Nie poszło zacięcie, troszkę zepsuty zeskok, ale wszystko jeszcze do dopracowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 16. rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w sobotę 21 czerwca. Tegoroczna trasa prowadzić będzie do Osieka. Wyruszamy z bulwarów i wracamy także na bulwary. Wyruszamy o godzinie 10:00, jedziemy przez Zaborze, Grojec do nowego ośrodka, gminnego ośrodka sportu i rekreacji w Osieku. Przepiękny obiekt, gdzie jest przewidziane wiele atrakcji zarówno dla starszych, jak i najmłodszych. Półmetek planowany jest około godziny 11:30. Wracamy na około godzinę 14:00, jak już powiedziałam, na bulwary, gdzie przewidujemy szereg różnych konkursów dla młodszych, starszych dzieci i oczywiście niespodziankę dla najmłodszych. Zapisy na rajd możliwe będą od poniedziałku 16 czerwca. Bilety w cenie 11 zł kupić będzie można na stadionie Mosiru przy ulicy Legionów 15, nakrytej pływalni Mosiru przy ulicy Chemików 2, a także w salonie rowerowym Zaborze na ulicy Rowerowej 10 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Leszczyńskiej 12. W miarę wolnych miejsc bilety będzie można kupić także na starcie w dniu rajdu od godziny 9 do 9:45 w cenie 12 zł. W cenie biletu uczestnicy otrzymają koszulkę, wodę do picia oraz przekąskę na półmetku, posiłek na mecie, a także ubezpieczenie. Na mecie rajdu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wiele atrakcji, m.in. konkursy sprawnościowe, łamigłówki, zabawy dla najmłodszych i wiele, wiele innych. Zapraszamy! W niedzielę 22 czerwca od godziny 10:00 na Rynku Starego Miasta będzie się odbywał półfinał oświęcimski 10. Małopolskiego Festiwalu Smaku. O tytuł najlepszych wyrobów i udział w wielkim finale rywalizować będą producenci żywności z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Kiermaszom będą towarzyszyły prezentacje artystyczne na estradzie. Małopolski Festiwal Smaku to największe w Polsce regionalne wydarzenie o charakterze kulinarnym promujące małopolskich producentów żywności, produkty i potrawy lokalne oraz tradycyjne. Impreza realizowana jest cyklicznie od 2005 roku w formie plenerowych kiermaszy. W największych miastach regionu organizowane są eliminacje półfinałowe, podczas których małopolscy producenci artykułów rolno-spożywczych prezentują swoje wyroby. Organizatorami oświęcimskiego półfinału są Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu oraz Urząd Miasta w Oświęcimiu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.